Książki w kwarantannie dzisiaj o porządkowaniu biblioteki. A to dlatego, że mamy dzień specjalny, Światowy Dzień Książki, 23 kwietnia. Na początku tej pandemii pomyślałam sobie, a posprzątam moją bibliotekę, ponieważ nie ma w niej porządku. Są tacy, którzy mają książki ułożone wedle gatunków, wedle autorów, wedle rodzajów literackich, literatura polska, światowa, poezja, dramat. U mnie ten porządek na półkach można by nazwać przyrostem naturalnym. Kiedy nie chcemy powiedzieć chaos, wtedy mówimy przyrost naturalny, czyli książki przybywają tak, jak przybywają, a ponieważ mam pamięć wzrokową, to czasem pamiętam, gdzie je położyłam. Zaplanowałam więc, że posprzątam trochę mój księgozbiór, spróbuję ułożyć książki wedle sprawdzonych porządków, ale co się okazało? Okazało się, że już przy pierwszej półce zaczęłam znajdować rozmaite rzeczy. A to na przykład dedykacje. Tomasz Mann przypomniał mi pewną historię sprzed wielu, wielu lat. Tutaj taka drobna dedykacja, niewidoczna. Może to dobrze, że jest niewidoczna, bo jest to dedykacja dosyć intymna. W każdym razie te dwa tomy Czarodziejskiej Góry przypomniały mi pewną historię sprzed wielu, wielu lat, po której zostały tylko właśnie te dwa tomy, tylko to. Znalazłam też książkę, którą z przyjemnością przeczytam z moim młodszym synem, Hanna Orzagowska. Dużo kurzu. Czyli Chłopak i dziewczyna, czyli Heca na 14 fajerek. Znalazłam ją właśnie w takim stanie, czyli już bez okładki, ale bardzo lubię tę książkę. Hanna Orzagowska, jak wielu pisarzy z czasów młodzieżowych, z czasów PRL-u, świetnie się sprawdza dzisiaj w czytaniu właśnie z dziećmi. Także bardzo się ucieszyłam z tego znaleziska. Znalazłam też kilka biletów autobusowych, kilka biletów pociągowych. Znalazłam też samą obwolutę. Nie było w środku książki Elizabeth Bishop. Tutaj były kiedyś utwory, szkice i różne fragmenty jej książek niepublikowanych. Ale gdzie jest książka? Pewnie ją komuś pożyczyłam i już nie pamiętam komu. Znalazłam też niesłychane dzieło, które by było taką specjalną księgą w mojej rodzinie. Kobieta lekarką domową z 900 roku. I tutaj bardzo lubiłam te porady, które są często kuriozalne. Stan wiedzy rzeczywiście przez cały XX wiek zmienił się. Są tutaj na przykład choroby. Bardzo, bardzo lubiłam obrazki związane z chorobami jamy ustnej. Stamtąd pochodziły określenie afty, czyli bedłki, które zapamiętałam na całe życie, ale jest też coś bardzo pięknego, czyli i coś na teraz, kąpiele słoneczne. Te wygrzewające się w słońcu panie z długimi włosami bardzo szczegółowo oglądałam w dzieciństwie. Także tyle rzeczy udało mi się znaleźć, ale z porządku wyszły nici, bo właściwie stan na półkach jest dokładnie taki, jak był przed próbą sprzątania biblioteki. Trudno. Niektórzy mają w niej porządek, ja mam ten przyrost naturalny. Natomiast bardzo się cieszę, że można na półkach znaleźć rozmaite skarby. Myślę, że właściwie w każdej bibliotece jest to możliwe. W każdej domowej biblioteczce znajdą się rzeczy zupełnie niespodziewane, o których nie pamiętamy. Wystarczy zdjąć książki z półek i sprawdzić, co jest w środku. Ale też jest kilka rzeczy z nowości, które sprawiły mi ostatnio przyjemność, bo muszę powiedzieć, że czytanie w kwarantannie jest trudne, czyli bardzo szybko się niecierpliwie. To jest tak, że pewne rzeczy, pewne książki dosyć szybko tracą naszą uwagę, ponieważ jest stan specjalny, jesteśmy dosyć zdekoncentrowani, mamy mnóstwo obowiązków, toczą się lekcje szkolne z dziećmi, załatwiamy rozmaite sprawy, siedzimy na Zoomie i czas na lekturę skrócił się. Zresztą tak jak czas na wszystko. Paradoks tego czasu, tego okresu polega na tym, że czasu jest mniej. Natomiast dwie książki, które z nowości, które ostatnio do nas trafiły, wyjątkowo wydały mi się ważne i warte polecenia. Pierwsza to jest debiut Miry Marcinów, Bez matek. Mira Marcinów jest autorką książki Historia
polskiego szaleństwa i jest naukowczynią, laureatką Nagrody Naukowej Polityki, a to jest jej debiut literacki poświęcony matce. To jest taki portret matki, trochę przypominający książki Marcina Wichy, czy właśnie inne książki w nurcie żałobnym. To jest jakby opowieść córki o śmierci matki. Mieliśmy wiele opowieści synów o śmierci i żałobie po matce. To jest opowieść córki wyjątkowa, bo z jednej strony pokazuje taką więź tak ścisłą, że aż nie do zniesienia. Pokazuje, jak ta matka wchodzi w jej życie i nie sposób się jej pozbyć nawet po śmierci. Nie może właściwie bohaterka tej opowieści przestać, nie może zacząć żyć swoim życiem. Tak bardzo jest ściśle związana ze swoją matką. Myślę, że ta opowieść, która jest ujęta w takie drobne obserwacje, sceny portretowe, pokazujące właśnie matkę i córkę splecione w różnych sytuacjach od dzieciństwa, jest fascynującym materiałem też do przemyślenia, bo tak naprawdę my, czytelnicy, widzimy prawdopodobnie więcej niż bohaterka tej książki, która właśnie jest zafascynowana swoją matką, widzi ją jako właściwie nad człowieka. Także świetny materiał do nie tylko do czytania, ale i do przemyślenia. A druga książka to jest książka spodziewana, jako że Izolda Kiec zajmowała się Zuzanną Ginczanką już od 30 lat, przygotowała jej wybory wierszy, zbiór wszystkich jej wierszy opracowała nie tak dawno w wydawnictwie Marginesy, a teraz ukazała się biografia. Biografia Zuzanny Ginczanki. Nie upilnuje mnie nikt. Biografia, wydawałoby się, postaci, która już została bardzo dobrze opisana, ale pomyślmy sobie, że jej życie tak dobrze opisane, bo jest to postać, która fascynuje i to postać, która wróciła z wielkim hukiem, można powiedzieć, po wielu latach nieobecności. Postać opisana przez różnych autorów, ale tutaj wydaje mi się, najmocniej obecna jest we wszystkich śladach, jakie tylko można znaleźć, ponieważ Izolda Kiec dotarła do rodziny, do śladów rodzinnych Zuzanny Ginczanki, odnalazła jej rodziców, kim naprawdę byli, gdzie się znajdowali. Odkryła też rozmaite dokumenty do tej pory nieznane, które rzucają światło na rozmaite interpretacje, między innymi na interpretację jej śmierci, ponieważ cały ten życiorys poetki, właściwie momentem najważniejszym, opisanym, kluczowym jest właśnie to, w jaki sposób została wydana, jak wyglądały ostatnie jej miesiące życia, które spędziła w Krakowie, wydana gestapo i właśnie kiedy zginęła tragicznie w czasie wojny. Natomiast ta książka pokazuje, że przyczyny tego właśnie uwięzienia Ginczanki być może były inne, niż nam się wydawało. Pokazuje też postać niezwykle samotną, pokazuje postać, która była wielokrotnie zdradzona przez rozmaitych ludzi, począwszy od własnych rodziców, którzy wyjechali i zostawili ją babce i właściwie się nią nie interesowali. Także jest to jednocześnie wejście w jej poezję, ale przede wszystkim takie zbliżanie się do tego życiorysu, który, choć opisany wielokrotnie, to właściwie jest jedną wielką tajemnicą. Miejmy nadzieję, że jeszcze jakieś dokumenty związane z poetką się pojawią. Także w dzień, Światowy Dzień Książki, zachęcam przede wszystkim do przejrzenia własnej biblioteki, do odnalezienia tam rzeczy zapomnianych i skarbów, a poza tym do zajrzenia do tych dwóch świetnych książek.